Dziś pierwszy dzień wiosny, niektórzy z tej okazji, aby podtrzymywać tradycje, zapewne wybrali się na wagary. My wybraliśmy się za to na przystań kajakową, by zobaczyć, w jaki sposób powitano tam wiosnę. Choć niestety pogoda wiosny jeszcze nie przypomina, to grupa Tetraedr, zespół wokalny Perspektywa oraz uczniowie z gimnazjum nr 1 poszli ją przywitać lub nawoływać na raciborską przystań. Stara pieśń przywołująca wiosnę. Ona pochodzi z regionu Krosna-Jasła. Tam mieszały się kultury, w związku z tym Ukraińcy obok Łemków i Bojków mieszkali ze sobą. I kobiety na wsi w pierwszy dzień wiosny śpiewały taką hukankę. Tych hukanek jest wiele. I my zaśpiewaliśmy jedną z nich, Wiesnianoczka, Panianoczka, de ty zymowajesz. Ulstoczku i tak dalej, Sorocieczku Priala. Bardzo piękna pieśń, którą śpiewa się na dwa głosy i trzeba śpiewać białym śpiewem. Także nad Odrą, w Raciborzu, w miejscu, które nie ma nic wspólnego z tamtą kulturą, wybrzmiała taka pieśń. Ale ja myślę, że to dzięki się temu może wiosna przyjdzie. Może dzięki temu przyjdzie, ponieważ wszyscy bardzo porządnie zahukali. Reszta gimnazjum się dołączyło do tego, żeby porządnie zahukać. Także niechże ta wiosna już przychodzi. Piosenkę o wiośnie zaśpiewał również zespół wokalny Perspektywa. Pierwszego dnia wiosny nie mogło również zabraknąć marzanny, którą zgodnie z tradycją trzeba utopić, aby przywołać wiosnę. W tym roku gimnazjaliści wpadli jednak na nieco inny pomysł. RCK powiedziało, że można by było zrobić marzannę jadalną, żeby po prostu nie zanieczyszczać środowiska, więc my wpadliśmy, żeby zrobić chrupek kukurydzianych. No, było trochę trudno, bo to się lepiło bardziej do rąk niż do siebie, ale daliśmy radę. Chrupek nam na szczęście nie brakło. Możemy się przyznać, troszkę podjadaliśmy, ale to taka pokusa. Smakuje ci marzanna? Tak, bardzo dobra. Taka nietypowa tradycja, co ty o tym myślisz? Że jest fajna. Że jest fajna? Bo można jeść. A nie wolałabyś utopić tej marzanny? Nie, jedzenie jest lepsze. W jaki sposób witałyście wiosnę dzisiaj? Śpiewając. Co to była za pioseneczka? Wiosna. No wiosnie. Uśmiechnięta wiosna. Przyjdzie ta wiosna teraz? Mam nadzieję. Mamy taką nadzieję, że przyjdzie po naszej piosence. A co wy myślicie o tej marzannie tutaj? Smaczna. Miejmy nadzieję, że wiosna usłyszała wołania i już niebawem wszystko wokół się zazieleni.